czy wiesz, że na tej sali jest ktoś, kto zdobył twórca, który dostał złoty medal na wynos? Jest na tej sali. No nie wiem. To nie jest. Ja brałem też udział, ale nie jestem bez takich rezultatów. A ten człowiek, który tam siedzi, za Afrodytę dostał złoty medal. Także ja jestem na Wenus i to jest praca, która jest genialna. I to, co mówisz, o Wenecji pięknie powiedziałeś, o Kazimierzu pewnie byś też jeszcze dużo piękniej powiedział. Natomiast jeśli idzie o akt, to pozwoli pan, że ja nie zgodzę się tutaj. No to bardzo dobrze. Bo to wszystko to nie zależy od tego, że będziemy fotografować jak dotyk, jak żywą istotę, jak to. Zobacz sobie zdjęcia Hartwiga. Jest w albumie, gdzie jest 85 autorów, właściwie ciężko znaleźć dwóch autorów, którzy ten sam temat, czyli ciało kobiety, sfotografowali w ten sam sposób. To podejście jest absolutnie... No, ale to by wynika ze swojej nieznajomości fotografii. Nie, mojej nieznajomości fotografii. Ja sobie przypominam pewną rzecz. Ja wspierałem się z Edwardem Hartwigiem, bo jego nazwisko tutaj padło, ale ten spór był dla mnie bardzo ważny, ale ten spór też się pojawiał z pewnej mojej niewiedzy. I właściwie Hartwig z wielką, że tak powiem, kulturą, tak, połykał te moje, że tak powiem, jakieś takie może nie zawsze jakieś takie pochlebne, że tak powiem, opinie o jego fotografii, ale po prostu ja ich nie rozumiałem. I tu jest. Tu jak najbardziej się z Jurkiem zgadzam, że wiele rzeczy bierze się z niewiedzy. To znaczy, ja nie jestem tutaj mentorem, że ten dobry, ten niedobry, ten taki, czyli ten taki. No nie chcę nikogo tutaj kwalifikować. Ale no cóż, poszukiwanie inspiracji w czymś innym jak fotografia, myślę, że dla fotografa jest cenne. Bo ja swoją, że tak powiem, karierę, trudno to tak powiedzieć, zainteresowanie sztuką rozpoczynam od malarstwa. Rozpoczynamy od malarstwa i właściwie malarstwo ze względu na ten proces powstawania troszkę mnie denerwowało, szukałem czegoś szybszego, więc zająłem się fotografią, a teraz fotografia zbliżyła się do malarstwa, że właściwie proces powstawania fotografii jest dokładnie tak samo długi jak proces powstawania obrazu. Także myślę, że jest wielu mistrzów aktu, ja nie czuję się mistrzem absolutnie. No po prostu no, potraktowałem to jako swego rodzaju wyzwanie i jako pewnego rodzaju temat fotograficzny, ale myślę, że sposób ujęcia zarówno aktu, czy krajobrazu, czy nie wiem, pejzażu jest dokładnie taki sam, że fotograf przeżywa dokładnie te same emocje, dokładnie że powiem, te same obserwacje i no cóż, no, szuka czegoś wyjątkowego. Czasem mu się udaje, czasem mu się nie udaje. Jak nie udaje mu się, to nie powinien pokazać. Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie? Bo... Może jeszcze strony, jak sobie radzisz z czymś takim spowszechnieniem medium, fotografii jako medium? Jak znajdujesz motywację wokół tego, żeby w dzisiejszych czasach uprawiać taką sztukę? Znaczy ja mówię to z własnego doświadczenia, nie coś takiego jak to, że to technicznie po prostu te obrazy nas otaczają, każdy robi zdjęcia. I nawet trudno znaleźć motywację do tego, żeby zrobić zdjęcie rodzinne, prawda? Bo można zawsze liczyć na to, ktoś zrobi to komórką. No i to jest zawsze no, pewne przebywanie w środowisku. No moim środowiskiem są moi studenci. To oni mnie motywują, że ja nie pokazuję czegoś, mówię, że zobaczcie, jak robię piękne zdjęcia, tylko ja z nimi pracuję, ja z nimi konkuruję, ja z nimi się ścigam cały czas. I oni po prostu muszą zobaczyć, że ja coś potrafię. Ale coś potrafi, jeśli robimy coś w tym samym momencie. I to właściwie ich do mnie przyciąga. Także to jest środowisko. I ja tu bardzo sobie cenię kieleckie środowisko i panią Kasię Piątek, która kiedyś, że tak powiem, wyłuskała, zauważyła i zaprosiła na plener związkowy. Już nie pamiętam, gdzie to było, ale gdzieś tam na to... To nie moja żona, to była sekretarka. Moja mama. Tak. To proszę serdecznie pozdrowić. Jest. Także zawsze tutaj miałem po drodze i tam gdzieś w tej galerii, która była jeszcze na Buczka bodajże, tam gdzieś zaglądałem. Zawsze oglądałem coś wyjątkowego, coś ciekawego. I naprawdę to jest jedyne środowisko w Polsce, myślę, że tutaj kieleckich fotografów, no, które no, istnieje.
po prostu istnieje. To, że Państwo tu są, to też jest zasługa Związku Polskich Artystów Fotografów tutaj, kieleckiego środowiska. Także ja może wszystkich nie znam, ale witam wszystkich. Bardzo mi miło, że zaszczyciliście swoją obecnością tutaj tą moją skromną prezentację. Także środowisko. No, trzeba by znaleźć paru takich wariatów, którzy robią to samo, no bo ileż można rozmawiać o aparatach? Wszyscy rozmawiają o aparatach, nikt nie rozmawia o zdjęciach. Albo jak rozmawia o zdjęciach, to już z takiej pozycji, że trudno się tam gdzieś odezwać. Jest Włodek, wiesz, jak się jest na takiej imprezie, nawet przychodzi i tak widzę fotografika jakiegoś, jak ma taką na paseczku elegancką futerale, maszynkę taką, Zorka się to nazywa i tak paraduje. Nigdy nim zdjęcia nie robił, ale wiesz. No, aparat fotograficzny to najbardziej biżuteria świata. Nie, istotne uważam jest, jak, czym się robi zdjęcia, tylko jak się fotografuje, jaki ma pomysł. Tak jest moje zdanie. No pomysł, przede wszystkim pomysł. No ale ładnym aparatem robi się ładniejsze zdjęcia, moim zdaniem. Nie, jest to przyjemniejsze. Jest to przyjemniejsze. Można na przykład wziąć tubkę Astry, mówię o farbie olejnej, malować świetnie obraz. A ktoś, kto weźmie Rembrandta na przykład, czy Van Gogha z górnej półki, no na przykład też niekoniecznie nie ma. Ale to jest zawsze taka pozycja, że jak powiem, malarza, fotografa. Ja się maluję, z malarzami się nie mogę. A też to porozumieć. Coś ciekawego. Nie, bo zawsze malarz ma zupełnie inne rzeczy, bo nie ma tych ikonów, nie ma tych obiektywów, nie ma tych takich różnych rzeczy. No ma tylko farby, że da tam kawałek wiśni, sześć i już jest w stanie stworzyć jej dzieło. Także tu malarz jest szczęśliwy, bo nie jest opatrzony tymi rzeczami. Ja jestem trochę nieszczęśliwy, już sobie kupiłem wszystko, już nie mam co kupować. No trzeba fotografować. No i to jest największy problem, że mamy wszystko i trzeba zrobić zdjęcie. Tak? Jedna rzecz jest jeszcze do kupienia, ale to na ucho, bo nie chcę robić reklam. Ale jeśli ktoś robi tak wspaniałe zdjęcia, to jedna rzecz jest na pewno do kupienia. No to dobrze, no to ciekaw jestem, co to jest. Pewnie ma pan do sprzedania. Czy jeszcze ktoś chce zadać jakieś pytanie? To w takim razie przechodzimy do tej części nieoficjalnej. Zapraszam na bilet. I oczywiście do losowania. No ja jestem najbardziej szczęśliwy, jak akty kobiece podobają się kobietom. To jest dla mnie nagroda. Mężczyźni zawsze będą narzekać. Tym razem nasz zaproszony gość przeznaczył jedną fotografię, obojętnie którą, dla Państwa na tak zwane losowanie, prawda? Przypominam, losujemy jedną fotografię, którą tym razem publiczność może sobie sama wybrać. No to mieszaj w takim razie. No to mieszamy. Nie patrz, mieszaj, mieszaj, mieszaj. Słuchajcie Państwo, ale mam taką propozycję, jeszcze nie wiem kto, ale Artur będzie mierzył. 10 sekund jest na wybranie zdjęcia. Jeśli Państwo nie mają upatrzonej fotografii, dobrze? Uwaga. Ja wybrałem. Pan
Grzegorz? Grzegorz? Jaki? Ten czy szczyt? Nie, nie. Kital. Pan Grzegorz Kital. Dobrze. 9, 8, 9. Tak, gratulę. Żonie na Dzień Kobiet do domu i babę przyjdzie. Powiedział, że będzie twarz młodzieży. Poznaliśmy tu gust pana, także praca jest fajna.